Ten cały świat, który dookoła nas się dzieje, tyle zjawisk, które się w tym świecie toczą, różne przypisuje się im źródła i różne koleje losu są tego świata, ale ja osobiście jestem przekonany, że to, że w tym świecie dobro jest jeszcze zachowywane, jest obecne, to jest rola, moi drodzy, świątobliwych małżeństw. To jest rola tych małżeństw, które są ciche, spokojne, ale które w tym świecie dokonują gigantycznej i ważnej Bożej pracy. Dlaczego? Bo są wkorzenione w Bożą miłość. But we can't cut it from out these veins, no. Dobro małżeństwa, to są dobrzy małżonkowie, oddani dla siebie całym sercem, całą duszą, nie tylko kobieta, mężczyzny też to dotyczy, dlatego że moi drodzy, oddani sobie małżonkowie, to są małżonkowie, którzy są cali dla siebie. Ja wam tego również życzę, żebyście byli cali dla siebie, a jak coś jeszcze Pan Bóg da, to będziemy się wszyscy wspólnie z tego cieszyć. Moi drodzy, wiele, wiele, wiele Bożej łaski. Pamiętajcie, weszliście do kościoła we dwójkę z waszą miłością. A kiedy wyjdziecie przez te drzwi, wyjdziecie we trójkę. Dlatego, że wyjdzie z wami również i sam Pan Jezus, który wam będzie błogosławił i będzie pośród nas obecny. If this love is pain, then honey, let's love tonight.